razem musi się udać. Udało mi się dotrzeć do tej parszywej krainy. Alkorze, oto nasza biblioteka. Tylko niczego nie dotykaj, stań tu i słuchaj. Na samym początku było morze, z którego głębin wyłonił się jeden z bogów. Był to Addanos. Stworzył on wszystko, co dobre na ziemi, wszelkiego rodzaju rośliny i zwierzęta. Jednak powstaną jeszcze dwaj. Innos i Beliar. Addanos wiedział, że będzie musiał utrzymywać równowagę pomiędzy swoimi braćmi, tak aby żaden nie mógł wygrać. Teraz jest tu ta część, którą mówi Watras na placu świątynnym w Koinis, więc nie ma sensu, żebyśmy marnowali na to czas. A więc... Beliar był wściekły, że Addanos zesłał wielką falę. Potajemnie stworzył kryształ, który dawał mu moc na ziemi. Addanos i Innos, gdy się o tym dowiedzieli, byli bardzo źli na Beliara, więc stworzyli kryształy również dla siebie, aby Beliar nie mógł zapanować na ziemi. Innos w swej wielkiej mądrości ustalił z braćmi, że żaden z nich nie może zejść pod swoją boską postacią na ziemię. Beliar niechętnie przystał na to, ale nie miał wyboru. Po kilkuset latach, Beliar złamał dane słowo i zszedł na ziemię. Zniszczył wszystko, co na niej było. Addanos i Innos wspólnie zniszczyli Beliara i zamknęli część jego duszy w kapsule, którą umieścili w podziemnej krypcie, by nie mógł już więcej powrócić na ziemię. Beliar był bardzo osłabiony, nie mógł już przyjść na ziemię z powrotem. Lecz ani Innos, ani Addanos nie zdołali znaleźć jego kryształu mocy. Addanos ukrył swój kryształ na wielkim klifie. Beliar schował go w swojej ukrytej świątyni. A Innos umieścił swój kryształ w murach klasztoru, gdzie żadne zło nie mogło się przedrzeć. Kryształy były czystą energią. Zniszczenie jednego z nich powoduje unicestwienie pozostałych. Na wskutek tego, żaden z bogów nie mógłby już ingerować w świat ludzi. Jednak przepowiednie mówiły, że Beliar powróci z jeszcze większą mocą i zniszczy cały świat do końca. Tylko Asgard, najpotężniejszy z magów ognia, stoi na drodze Beliarowi, aby powrócić na ziemię. Wybrany zostanie człowiek, który odmieni losy świata i uratuje ludzkość od zguby. Ten człowiek jest już wybrany. I ty myślisz, że to ja jestem tym człowiekiem? Nie wiem, co o tym sądzić, ale nie możemy odrzucać takiej opcji. Czemu ja? Czym jestem bardziej niezwykły od pozostałych mieszkańców Koinis? Nie wiem, ale musisz udać się teraz do miasta i porozmawiać o tym z Watrasem. Ja tymczasem pomyślę nad tym. Dobrze. Nie tak szybko. Kim jesteś? Czuję, że drzemie z tobą prastara moc Beliara. Imiona nie są teraz ważne, pyrokarze. Musisz zginąć, aby mój upadły pan znów powstał.
Jak śmiesz mi grozić, nędzny robaku Beliara? Ha, ty chyba nie zdajesz sobie sprawy, z kim rozmawiasz. Ty rokarze, o co tu chodzi? Ach, witaj ponownie, Alkorze, ostrzegałem cię. Teraz dokonam swojej obietnicy. Alkorze, schowaj się. Tak, chowaj się jak szczur. Co się dzieje? Niech to szlak, te drzwi są zablokowane. Odsuńcie się. Na Innosa, co tu się stało? Jeszcze tylko jeden stoi mi na drodze.